Dzień dobry, witam serdecznie, PSTV. Tak, to nowy kanał, Piotr Szlachtowicz, witam serdecznie. Tutaj teraz będzie mnie można oglądać, a przede wszystkim słuchać wywiadów z ludźmi, których zapraszam, którzy przyjęli moje zaproszenie. No a dzisiaj jest nim znany i lubiany przez was Wojciech Sumliński, dziennikarz śledczy. Witam cię, Wojtku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam do tego, by pamiętać, subskrybować, wspierać PSTV. Zapraszam do odwiedzania portali społecznościowych, na których jesteśmy, byście, kochani, mogli właśnie lajkować, nam udostępniać, powielać. To od was zależy, czy szybko pójdziemy do przodu. Bardzo o to proszę, proszę o pomoc. Zaczynamy od zera, więc... Ale damy radę, idziemy do przodu. Więc dziękuję za wsparcie, dziękuję za wszystko. Zapraszam, tak jak mówię, do lajkowania, udostępniania, powielania. Wojtku, tyle matów jest tyle, obyś żył w ciekawych czasach, jak to się mówi. Tak ciekawych czasów to ja nie za bardzo chciałbym żyć, no ale żyjemy. Zacznijmy może od tego. Wczoraj późnym wieczorem przeczytałem listę zarzutów prokuratury wobec Grzegorza Brauna i pozwól, że przeczytam ci jeden, który mnie chyba najbardziej rozbawił, dotyczący pani, która ponoć, którą tak bardzo poturbował, choć na wideo wyglądało inaczej. W grudniu 2023 roku, czytam teraz zarzuty prokuratury wobec Grzegorza Brauna. Naruszenia nietykalności cielesnej, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu kobiety, która próbowała powstrzymać posła w trakcie zgaszania świec hanukowych. Tych zarzutów jest trochę więcej, oczywiście chodzi też o pana Szumowskiego. Chodzi o to, że na przykład zapytał go, czy spożywał alkohol, to też jest zarzut. Nie wiedziałem, że na przykład pytanie kogoś, osoby publicznej, byłego ministra zdrowia, czy spożywa alkohol, jeśli czujesz od niego ten alkohol, jest, jakby to powiedzieć, przestępstwem? Jak to wszystko oceniasz? Generalnie patrząc na tą otaczającą rzeczywistość, to chyba każdy, kto ma oczy, dowidzi, że prawo jakby dla wielu osób przestaje mieć znaczenie, że w tej chwili nie liczy się siła prawa, tylko prawo siły. I że tak naprawdę, jeżeli ktoś ma tę siłę, no to może przeforsować absolutnie wszystko. I tutaj jednym z elementów tego ataku jest także Grzegorz Braun. Ja myślę, że każdy, kto miał oczy, to widział, co tam się naprawdę wydarzyło w tym Sejmie, jak to naprawdę wyglądało, i myślę, że każdy uczciwy Polak ma wyrobione na ten temat zdanie. Można powiedzieć, że komuś ta formuła się podobała mniej lub bardziej, natomiast no tutaj oczywiście zdania mogą być podzielone, tak? Bo ktoś tam może powiedzieć, że może za ostro, może właściwie, mówię, to jest dowolna interpretacja, natomiast myślę, że wszyscy, którzy są gdzieś tam w głębi ducha uczciwi, to muszą przyznać, że dzięki temu, co się stało, dzięki tym zgaszeniu świec hanukowych, wiele osób dowiedziało się o rzeczywistości, o której nie miało zielonego pojęcia. Na przykład o tym, że w polskim Sejmie celebrowane są różne uroczystości żydowskie, a jest to polski Sejm, gdzie Żydów jest jakiś niewielki promil, 0,004% oficjalnie, bo w rzeczywistości wiemy, że pewnie jest ich więcej, tylko się troszkę maskują, a nawet nie troszkę. Natomiast no, zdecydowanie więcej jest katolików, a nie słyszałem, żeby gdzieś w centralnym holu sejmowym była droga krzyżowa, czy różne, nie wiem, odmawianie różańca, albo różne inne, celebrowanie różnych innych świąt katolickich, a przecież katolików jest zdecydowana większość, więc niewątpliwa zasługa Grzegorza Brauna, że wielu niedoinformowanych zostało doinformowanych i wie, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy. Teraz stawianie zarzutów, które mają prowadzić do tego, że w pierwszej kolejności Grzegorz zostanie pozbawiony immunitetu, a w kolejnej kolejności być może zostanie pozbawiony możliwości ubiegania się o stanowiska, o urząd, na przykład posła, o to, by zostać posłem, senatorem, no bo jeżeli, nie wiem, odbiorą mu ten immunitet i go skażą, no to ja rozumiem, że nawet jakaś niewielka kara, ale w trybie karnym, no może spowodować tym, że zostanie wyeliminowany z tego życia publicznego w rozumieniu sejmowym, senackim czy jakimś innym. No ja myślę, że to do tego zmierza, że pilnujcie się,
Nie róbcie, nie wiem, rzeczy, które są wbrew ogólnie panującym trendom, czy to trendom rozumianym jako pewne padanie, podleganie naciskom, czy całej takiej otoczce, którą budują nam Żydzi. Nie wolno tego dotykać, nie wolno tego w żaden sposób próbować kwestionować. Są równi i równiejsi w tym świecie. Z drugiej strony to samo dotyczy tej rzeczywistości szeroko rozumianej jako rzeczywistość lewacka, gdzie te rozmaite mandry się gdzieś tam przenikają wzajemnie, tak? I jesteśmy tak osaczeni coraz bardziej. Stawianie zarzutów o to, że ktoś pyta pana Szumowskiego, czy nie znajduje się, wyczuwawszy od niego alkohol, jak mówił Grzegorz, czy nie znajduje się pod wpływem alkoholu, a ten zresztą ucieka. No, tak posłuchajmy się logiką i zdrowym rozsądkiem. Gdyby zarzut Grzegorza był fałszywy, był chybiony, to przecież wystarczyło, żeby pan minister poczekał na tą policję, której domaga się Grzegorz. Policja przyjeżdża, bada go alkomatem. Okazuje się, że pan minister Szumowski nie jest pod wpływem alkoholu, jak mówił Grzegorz. No i co? No i Grzegorz jest w bardzo trudnym położeniu, jest w opałach. Ale z jakichś powodów pan minister nie poczekał, tylko salwował się ucieczką. Te pytania Grzegorza, dlaczego pan czmycha, czy gdzie pan czmycha? Zresztą takie bardzo ładne słowo staropolskie, czmychać. Innymi słowy, ja myślę, że swoją postawą pan minister no, zrobił wiele, żeby dać, pokazać jakby słuszność tych, że te pytania Grzegorza były jakby zasadne, słuszne. I teraz stawianie mu zarzutu w tym kontekście, no to jest no, ten absurd, który widzimy dookoła, który przyspiesza w tempie śniegowej kuli i który doprowadzi nas, no to jest ta zaciskająca się pętla, w której my piszemy w naszych książkach. Ona zaczęła się dawno temu, nabrała dynamizmu w czasie pandemii, czy już ustaw wszechczasów. To był taki test na skalę globalną, gdzie przetestowano świat i okazało się przy odpowiedniej dawce propagandy i kłamstwa można ten cały świat chwycić za twarz, rzucić na kolana i wszyscy ulegają do poziomu absurdu, gdzie nawet wejście do lasów jest zabronione, bo tam się zaraza pleni i wszyscy, którzy wejdą do lasów, to umrą albo rozniosą tą zarazę na jeszcze cały świat. No, no każdy, kto posługuje się logiką i zdrowym rozsądkiem, wie, już wtedy musiał wiedzieć, że to jest absurdalne, ale poziom kłamstwa był tak olbrzymi, że do dziś wielu wierzy, że to wszystko, co nam wtedy mówiono, to prawda. No i jakby kolejna odsłona tej zarazy, ta wojna na wschodzie, która jest zarzewiem szerszego konfliktu, bo to jest coś, co z całą pewnością nie zakończy się na tym etapie, na którym jest. Musimy mieć tego świadomość, że to jest szerszy plan. Lewactwo na zachodzie, te rzeczy straszne, które stamtąd idą, a które w tempie walca mają przejechać przez Polskę, no i my tak w kleszczach, tak, między tymi wszystkimi szaleństwami, czyli tym, co szykują nam Żydzi, Polin i wszystko, co się z tym wiąże, o czym pisaliśmy w książkach Powrót do Jedwabnego i w filmie Powrót do Jedwabnego. Z drugiej strony te rozmaite szaleństwa typu COVID, oszustwo wszechczasów, typu wojna, która jest elementem zarazy, typu przysłany nam tutaj przez Niemców Donald Tusk, ich wysłannik, który też jest dla mnie pewnego rodzaju elementem zarazy, źródło tej zarazy, żeby sprawdzić skąd jest ta zaraza, no to trzeba sprawdzić skąd jest źródło, tak? No badaliśmy to przy COVID-zie, badaliśmy to także przy Tusku. Przy COVID-zie było trochę trudniej, bo trzeba było trochę się namęczyć, żeby zrozumieć skąd to wyszło, jak zostało zaplanowane i dlaczego tak, a nie inaczej. Opisaliśmy to szeroko w książkach Zapis zarazy 2. W przypadku Tuska było to bardzo proste, bo akurat każdy, kto ma oczy, to wie, że źródło tej zarazy jest za naszą zachodnią granicą. Stamtąd został nam tutaj wysłany ten namiestnik, żeby realizować konkretne cele, czyli niszczyć Polskę, doprowadzić Polskę do krawędzi upadku. No i to, co zrobiono z Grzegorzem, jest jakimś elementem w tym łańcuchu zdarzeń, gdzie zaciska się pętla wokół takich, którzy próbują jakby temu systemowi, który rusza z bardzo różnych stron, bo te elementy są jakby pozornie ze sobą niezwiązane, te rozmaite elementy, które możemy nazywać zarazą, tak? Czyli zaraza oszustwa wszechczasów, wirus wojny, wirus Donalda Tuska,
czyli ten wirus tego lewactwa, które na nas idzie niczym taran, burząc nasz świat, naszą rzeczywistość, to wszystko, w co wierzyliśmy, naszą tożsamość, spuściznę, to wszystko ma zostać zniszczone, wyplenione i to po prostu idzie z bardzo różnych stron, a każdy, kto się temu próbuje przeciwstawiać na różnych frontach, jest niszczony. No i Grzegorz jest jednym z tych, którzy stawiają opór i także ma zostać zniszczony. Ja to tak rozumiem i myślę, że jeżeli widzowie nasi, a zakładam, że tacy są, posługują się logiką i zdrowym rozsądkiem, no to chyba bez problemu to zauważą, że Grzegorz nie jest tutaj napastnikiem, tylko jest raczej pewną ofiarą systemu, który próbuje go zniszczyć, dlatego że próbuje się temu systemowi przeciwstawić. Ja tak to widzę, ja tak to rozumiem, że danie oporu czasami może w sposób taki niektórzy by powiedzieli, że może powinno to się zrobić w sposób taki troszkę bardziej, jak to mówi się, psychologii, gdzie są introwertycy i ekstrawertycy. No Grzegorz tutaj zrobił to w sposób taki troszkę bardziej ekstrawersywny, jeśli można tak powiedzieć, czyli tak bardzo mocno, ale zakładam, że po to, żeby wstrząsnąć właśnie, żeby były w tym pewne emocje, że chciał wstrząsnąć, pokazać. No zakładam, że gdyby podszedł i tam delikatnie zmuchnął te świece, to pewnie nikt by tego nie zauważył, za minutę by je zapalono i tyle. Natomiast jak rozumiem, to pewnie Grzegorz by to ładniej wyjaśnił, chodziło o to, żeby wstrząsnąć opinią publiczną, coś pokazać, zademonstrować pewien sprzeciw. Tak to rozumiem. Jeżeli teraz za takie rzeczy ma się być karanym w trybie karnym, ma się tracić immunitety, być może zostać skazanym w trybie postępowania karnego, no to jaka piękna lekcja dla innych, którzy, w cudzysłowie, którzy chcieliby się przeciwstawiać temu systemowi przemocy, który idzie na nas z różnych stron. Jeżeli to można zrobić z posłem, no to widzicie Państwo, można to zrobić z każdym z Was i to pewnie jeszcze mocniej. No tak to rozumiem. Wojtku, Ty napisaliście z Tomaszem Budzyńskim bardzo dobrą książkę Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera. Kamiński i Wąsik są skazani za właśnie tę sprawę. Ja chciałem Cię zapytać, bo o tym się absolutnie w polskiej opinii publicznej nie mówi, nie wyjaśnia się tego polskiej opinii publicznej. Pomimo tego, że książka była bardzo popularna wasza, no to wiadomo, ludzie nie wiedzą, albo zapomnieli, albo po prostu nie wiedzą zwyczajnie. Czy by skazałbyś Wąsika i Kamińskiego za tamte rzeczy? Ja ogólnie uważam, że za to, co robili przez 8 ostatnich lat, powinni może nie tyle być w więzieniu, ale przed prokuratorem. Ale czy jeśli tyczy się to kwestii śmierci Andrzeja Lepera, to dzisiejszy premier nie powinien siedzieć na ławie oskarżonych. No więc właśnie to jest w moim przekonaniu absolutnie kluczowe pytanie, bardzo zasadne pytanie. My w naszej książce w dużej mierze dzięki zasłudze Tomka Budzyńskiego, który jako były szef delegatury ABW w Lublinie, on miał te świetne kontakty po drugiej stronie granicy, czyli w SBU, bo lubelska delegatura ABW oscylowała na granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej. Tomasz tam często jeździł, dzięki temu miał bardzo dobre kontakty i dzięki temu miał jakby ogląd na działalność Andrzeja Lepera, także w tamtym czasie, wtedy w 2007 i także w okresie troszkę późniejszym i też wcześniejszym, bo wtedy był Tomek szefem delegatury ABW w Lublinie. I w oparciu o te różne działania, o tą wiedzę, napisaliśmy książkę Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera, który nie był bielszy niż biel, ale nie był taką ciemną postacią, jak go przedstawiono. Absolutnie, absolutnie, absolutnie nie. To nieprawda. Dzisiaj się Lepera z kolei trochę tak mocno wybiela. Nie był bielszy niż biel, nie był tak ciemny, jak go przedstawiano wcześniej. Był postacią z pewnymi odcieniami szarości, miał rozmaite słabostki, przy czym te seksualne były chyba takie najbardziej go pogrążające, bo wykorzystywano później to przeciwko niemu. Jeśli chodzi o działania Kamińskiego i Wąsika w tej historii, to słusznie, Piotrze, zauważyłeś, że jeśli chodzi o tę historię, to w pierwszej kolejności absolutnie nie znaleźliśmy nic takiego, bo jakbyśmy znaleźli, to byśmy to napisali, nie ma dla nas świętych krów, za co przy tej historii Kamiński i Wąsik mieliby pójść do
do więzienia. Jeśli ktoś za tą sprawę powinien odpowiadać, to przede wszystkim powinien odpowiadać Donald Tusk, Waldemar Pawlak, w mniejszym stopniu, ale też Leszek Miller, ale przede wszystkim Waldemar Pawlak i Donald Tusk. To oni byli odpowiedzialni za gazowy przekręt stulecia, odnośnie którego Andrzej Leper miał wiedzę, którą zdobył nad Jeziorem Świteś. Pokazujemy w książce Niebezpieczne Związki Andrzeja Lepera, skąd była ta wiedza, jakie miał materiały, a wiemy to właśnie między innymi z podsłuchów i z różnych innych rzeczy, do których wtedy miał dostęp Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc opisaliśmy to bardzo szczegółowo. I oczywiście były też ze strony Prawa i Sprawiedliwości rozmaite gry dotyczące Andrzeja Lepera, które także opisujemy. Natomiast porównywanie tych gier do działalności Tuska, no to jest jak jeden do stu. Innymi słowy, jeśli chodzi o działalność Andrzeja Lepera, to w pierwszej kolejności, my to twardo napisaliśmy w tej książce, na ławie oskarżonych powinni za to odpowiedzieć przede wszystkim Waldemar Pawlak, Donald Tusk. Waldemar Pawlak nigdy za to nie odpowiedział. Donald Tusk jest dzisiaj, stroi się w szaty dyktatora i zdaje się, że mu bardzo daleko do odpowiedzialności, a co więcej zasłaniają się świętej pamięci Andrzejem Leperem, strojąc się w szaty jakby jego obrońców, co jest jakimś kuriozum, co jest jakąś absolutną abstrakcją. Bo ja tylko przypomnę, że to dokumenty, tak wynikało z naszej wiedzy, no to jest szeroka gama, tak? No, musiałbym całą książkę opowiadać, że osobiście poznałem Ryszarda Kucińskiego, przyjaciela Andrzeja Lepera, który był jego adwokatem, w którego kancelarii pracowała córka Andrzeja Lepera, a poznałem go przez Olka Lichockiego, bo Ryszard Kuciński był na pasku wojskowych służb informacyjnych, wykonywał ich polecenia, Lichocki mnie z nim onegdaj poznał, dlaczego, jak to się stało i tak dalej. Opisaliśmy to wszystko szczegółowo w naszych książkach. Natomiast był ten dostęp do ludzi z otoczenia Andrzeja Lepera, był też dostęp Tomka do różnych materiałów operacyjnych, które wtedy realizowano w odniesieniu do Lepera, więc ta wiedza napływała z bardzo wielu, z bardzo różnych stron. I konglomerat tej wiedzy był taki, i jakby ostrze tej wiedzy było takie, i clue tej wiedzy, że Andrzej Leper śmiertelnie bał się układu związanego właśnie z Donaldem Tuskiem i Waldemarem Pawlakiem i tej całej otoczki, która była zlokalizowana wokół, jeśli mogę tak powiedzieć, gazowego przekrętu stulecia. Nie ufał też do końca Kaczyńskiemu, ale jednak był gotowy się z nim spotkać, żeby mu te materiały uzyskane nad Jeziorem Świteś przekazać. A te materiały, według tej wiedzy, o której powiedziałem, skąd napływała, biły wprost w towarzystwo związane z Donaldem Tuskiem, Waldemarem Pawlakiem and consortes. Pośrednikiem dlatego w tym spotkaniu między Leperem i Kaczyńskim miał być Tomasz Sakiewicz, który się z nim spotykał, badał jakby grunt, tak? Bo oni, Leper i Kaczyński, sobie wzajemnie nie ufali, ale Leper uznał, że mimo wszystko chce zaryzykować i powierzyć te materiały Kaczyńskiemu, ale musi najpierw pewne rzeczy wysądować. I takim pośrednikiem przygotowującym grunt pod te spotkania był Tomasz Sakiewicz, który zresztą opowiadał o tym później, że tak rzeczywiście było. Tam pewne szczegóły nawet odsłonił, mówił nawet, że pewne te spotkania nagrywał, innych nie. No w każdym razie przygotowywał grunt. Koniec końców do tego spotkania nie doszło, bo Andrzej Leper, jak nam wmawiają, popełnił samobójstwo, co jest oczywiście absolutną bzdurą, bo pokazaliśmy w tej książce, że wszelkie materiały, które wtedy zebrała policja, prokuratura i cały ciąg zdarzeń w sposób jednoznaczny, niepodważalny wykluczają możliwość popełnienia samobójstwa. Problem polegał na tym, że nikt do tej historii nie chciał wracać. Dlaczego? Dlatego, że nie chciał wracać Jarosław Kaczyński, bo jak powiedziałem, pewne działania operacyjne wokół Andrzeja Lepera były prowadzone także za kadencji premiera Kaczyńskiego i bał się, że przy okazji takiego powrotu pewne sprawy wrócą i to niekoniecznie może będzie dobrze. Śmiertelnie się tego bał Donald Tusk i Waldemar Pawlak. Innymi słowy, są takie sprawy, w których
politycy z różnych stron sceny politycznej grają do jednej bramki. To obserwowaliśmy przy COVID-zie, przy relacjach z Żydami, przy wojnie ukraińskiej. Historia Andrzeja Lepera, historia życia i śmierci jest jedną z takich spraw, do której powrót był absolutnie nie na rękę poprzedniej władzy, ale jeszcze bardziej nie na rękę jest tej władzy. I teraz to, że ta władza, na którą Andrzej Leper chciał przekazać materiały do przedstawicieli tamtej władzy, mimo wszystko ufając bardziej Jarosławowi Kaczyńskiemu niż Donaldowi Tuskowi i Waldemarowi Pawlakowi, których się autentycznie bał, znaczy bał się ich długich rąk, tego, co mają w tle, tego zaplecza, które było przy gazowym przekręcie stulecia. I teraz to, że ta władza wykorzystuje śmierć tego nieszczęśnika, żeby uderzyć przedstawicieli poprzedniej władzy, którzy, tak jak mówię, ludzie służb specjalnych nigdy nie są więksi niż biel, bo to nie jest świat, w którym liczy się to, co uczciwe, tylko raczej to, co skuteczne. Jak to ktoś z moich widzów na kanale napisał, i to dokładnie jest bardzo ładne wyjaśnienie, bo tak w najprostszych słowach, o co chodziło z tą całą aferą gruntową, to tak w najprostszych słowach, szukając alegorii, tak? Wyobraźmy sobie, że państwu porywają dziecko. O, lepiej sobie tego nie wyobrażać, ale wyobraźmy to sobie. Państwo nie macie pieniędzy, ale w uzgodnieniu z policją mówicie, że macie możliwość wytworzenia fałszywych pieniędzy, żeby wykupić to dziecko, bo policja nie chce wam dać, wy nie macie swoich, no to zdobywacie jakoś, czy wytwarzacie fałszywe pieniądze, żeby przekazać porywaczom. Porywacze te pieniądze dostają, dziecko zostaje uratowane. Po paru latach ktoś wam mówi, że posłużyliście się fałszywymi pieniędzmi i was za to wsadzają do więzienia. No to jest mniej więcej ten mechanizm. No, w aferze gruntowej wiadomo, co chodziło. Tak? Chodziło o to, że była informacja o tym, że można gdzieś odrolnić działkę. Służby specjalne posługują się pewnego rodzaju elementami prowokacji. No to jest domena służb specjalnych. No tak to się odbywa. Może nam się to nie podobać, ale to przecież nie tylko polskie służby specjalne tak działają. Więc wytworzono pewnego rodzaju prowokację. Ona koniec końców okazała się nieskuteczna, ale jeżeli za takie rzeczy zamykano by ludzi służb specjalnych czy kierującymi służbami specjalnymi, no to naprawdę nie byłoby dzisiaj na wolności chyba żadnego szefa żadnej służby specjalnej, nie tylko w Polsce, ale chyba na świecie. Bo służby specjalne, żebyście Państwo zrozumieli, no to jest pewnego rodzaju domena działalności służb specjalnych, gdzie wytwarza się pewną sytuację fikcyjną, że gdy jest wiedza o przestępstwie, czy domniemanym przestępstwie, to wytwarza się pewną sytuację wirtualną po to, żeby sprawdzić, czy ta wiedza ma pokrycie w faktach. To tak w największym uproszczeniu. I jeżeli za takie elementy zamyka się ludzi do więzienia, to naprawdę no wszyscy byli szefowie służb specjalnych, iluś ich tam poznałem, i iluś oficerów służb specjalnych poznałem, którzy pracowali na pierwszej czy linii, czy wytwarzali rozmaite sytuacje, oni wszyscy chyba powinni dzisiaj drżeć, że za chwilę pójdą siedzieć. No bo to jest tak powszechny mechanizm w działalności służb specjalnych, czyli wytwarzanie pewnego, posługiwanie się pewnego rodzaju prowokacją przy wiedzy o tym, że może być popełnione przestępstwo, że akurat za coś takiego, no to jest dla mnie ewidentna, ale to tak ewidentna, że każdy, kto pracował w służbach specjalnych albo zna służby specjalne, tak ewidentna pokazówka, że chyba trudniej o większą. I żeby było jasne, nie chodzi mi tutaj o całokształt działalności panów Kamińskiego i Wąsika, tak? Bo pamiętamy później tam różne inne sytuacje dotyczące COVID-u, no różne inne, tak? Rozprawa na dworcu z maszerującymi w Marszu Niepodległości. Było tego wiele. Natomiast akurat zamykanie tych ludzi za tą historię to jest tak dęte, że mówię, wszyscy szefowie służb specjalnych, którzy kiedyś pracowali na wysokich szczeblach, to powinni mieć dzisiaj procesy według tego samego klucza i pewnie powinni zaraz i siedzieć. Ale zresztą chyba nie tylko w Polsce, bo gdyby tą
ten mechanizm przenieść gdzieś tam szerzej na świat, no to w zasadzie każda służba specjalna świata, przedstawiciele na wysokich stołkach powinni za chwilę lądować w miejscu odosobnienia. Opinia publiczna daje się manipulować, bo tego nie rozumie. Tak? Tu padają słowa niewinni, tu padają słowa winni, natomiast trzeba się w to wgryźć. Dla mnie to jest tak ewidentne, to jest pewnego rodzaju pokazówka, tak? To znaczy, jeżeli można zamykać ludzi służb specjalnych tam z wierchuszki akurat za takie rzeczy, mówię, abstrahuję od innych elementów, i robić to przy otwartej kurtynie, to za chwilę można naprawdę zrobić wszystko ze wszystkimi, z każdym. Kto gdzieś tam kiedyś w przeszłości patrzył na ręce tej władzy albo ma ochotę patrzeć na ręce teraz, to jest dla mnie taki bardzo jasny, czytelny sygnał. My możemy wszystko, nic nam nie zrobicie, nie oddam panu pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi? To jest taki mechanizm, bardzo niebezpieczny mechanizm, bo za chwilę mogą przyjść po 100 innych osób. My z Tomkiem Budzyńskim też zastanawiamy się, w której kolejności odśnieżania jesteśmy, bo zakładamy, że jesteśmy. Donald Tusk nie zapomina. W niebezpiecznych związkach Donalda Tuska napisaliśmy prawdę i tylko prawdę. Jeżeli człowiek, który ma zapędy tak dyktatorskie, w ogóle nie patrzy na prawo, tylko po prostu patrzy na to, jakby tu dopiec tym, którzy kiedyś mieli czelność tej władzy patrzeć na ręce, albo nie daj Panie Boże pokazywać jej różne łotrostwa, no to naprawdę strach się bać, ale tu już nie chodzi o nas, bo my akurat się nie boimy. No, ja już nie jestem tym człowiekiem, którego złamano w 2008. Że nie jestem żadnym bohaterem, ale jak trzeba będzie pójść siedzieć, to pójdę siedzieć za niewinność. To oczywiście nie jest miła perspektywa. Natomiast ja się Donalda Tuska nie boję. Ja się nie boję. Ja jestem mentalnie przygotowany na każdy wariant. Może trochę gorzej z moją rodziną, bo nie jest chyba do końca przygotowana. Myślę, że nikt nie jest do końca przygotowany. Natomiast no, ja duchowo wiem, do czego ten człowiek jest zdolny. Jeżeli idzie tak po prostu wprost, no to w ogóle nie jedzie po okręgu w myśl znaków, mogą się podobać te znaki, nie podobać, może trzeba by je zmienić, tu postawić inny czy coś. Nie, on po prostu jedzie przez rondo po trawniku, niszcząc krzaki, płoty, wszystko czołgiem, walcem, po prostu, bo tak mu się podoba i on to nazywa realizowaniem prawa. No, dla mnie to są takie metody, no nie wiem, jakie obserwowaliśmy chyba rzeczywiście w Niemczech przedwojennych, czy Wojtku, czy w Rosji. Dobrze, to mam takie pytanie do Ciebie, bo tutaj mam trochę, jeśli chodzi o Tuska, pełna zgoda i tutaj w ogóle jestem bardzo zły na byłą władzę, bo przez pewien czas, długi czas, pan Donald Tusk po prostu był bez immunitetu, można było go podać do sądu za wiele rzeczy, a nie zrobiono tego i dzisiaj ten Tusk no idzie na rympał we wszystkim i rzeczywiście może być tak za chwilkę, że no, zapukają do twojej drzwi. Ja myślę, że po was będziemy, ja będę, bo każdy dziennikarz, który mówi o takie rzeczy, ale czy powinniśmy wspierać PiS przy tym? Bo ja nie mogę zapomnieć tego, że wysłali na w Realu 24 ABW, że robili cenzurę, której ty też byłeś ofiarą, bo przecież skasowano ci kanał na YouTubie. Więc czy mamy wspierać ich? Bo dla mnie, ja po prostu obserwuję, wiesz, jak dzisiaj słyszę Sakiewicza, Rachonia, którzy mówią, że oni reprezentują polskie media, wolne media, to się nóż w kieszeni otwiera. Przepraszam za takie określenie, ale wiesz, mam po prostu, ja nie zapominam, ja mam dobrą pamięć i tak samo jak dobrze pamiętam twoją, waszą książkę z Tomkiem Budzyńskim o Tusku, o Leperze i co tam zostało napisane, co zostało ustalone i gdyby nie było to prawdą, to już dawno byście siedzieli. Więc w tym wszystkim jak gdyby, wiesz, no mam dobrą pamięć i po prostu też nie mogę 8 ostatnich lat tej bezczynności, kłamstwa, tego wszystkiego, co było, co też opisywaliście w swoich książkach, zapomnieć. I co, jak ty do tego podchodzisz? No ja podchodzę do tego tak, generalnie staram się unikać zajmowania stanowiska politycznego, dlatego że staram się jakby zachować tą niezależność. Miałem propozycję startu w tych wyborach i z Konfederacji, i od Rafała Piecha. Polska jest jedna, czy jak mówi Rafał Zamienie, Panem jest Jezus. Bardzo szanuję Rafała.
Konfederacji też bardzo szanuję i Grzegorza, i Krzysztofa. Nie ukrywam, że trochę mnie in minus, albo nawet bardziej niż trochę, niestety zaskakuje Sławek Mentzen w wielu swoich aspektach. No, przyglądam się temu i trudno mi znaleźć jakby. Wydawało mi się kiedyś, że będzie to zupełnie inaczej wyglądało, ale okej. Okay. Moje poglądy, jeśli już o to pytasz, choć staram się raczej tego nie afiszować się tym, bo mówię, to ja jestem dziennikarzem i staram się pokazywać rzeczywistość, jaką jest, oscylują właśnie między tymi ugrupowaniami, od których dostałem propozycję startu w wyborach. Nie ukrywam, że nawet byłem bliski, ale decyzji, ale koniec końców uznałem, że każdy ma swoje miejsce tutaj i zostałem tu, gdzie jestem. Czyli gdzieś między Rafałem Kiechem a Konfederacją rozumianą albo jako ruch narodowy, albo Grzegorz Braun, gdzieś tutaj na styku, bym powiedział, tych, bo Konfederacja też przecież składa się z różnych opcji, więc gdzieś tam na styku ruch narodowy, może tak, Rafał Piech, ruch narodowy, Korona, tak? Gdzieś na styku te moje poglądy tutaj oscylują i to się generalnie nie zmienia. One wynikają z tego, że ja byłem kiedyś przez wiele lat wyborcą Prawa i Sprawiedliwości. Osobiście poznałem Jarosława Kaczyńskiego, którym miałem kiedyś wyłącznie dobre zdanie, a potem niestety to się niestety zmieniło, gdzie widziałem już coraz więcej elementów szarości, ale jeszcze raz podkreślę, nigdy bym nie porównał Kaczyńskiego do Tuska. Tu się możemy zgodzić czy nie. Dla mnie Tusk. Kaczyński przy Tusku mimo wszystko jest bielszy niż biele. Nigdy nie powiem PiS PO jedno zło, nigdy. Mam bardzo dużo zastrzeżeń do PiS. Jestem rozczarowany wyborcą PiS. Nie zapomniałem o pandemii, nie zapomniałem o klękaniu przed Żydami, nie zapomniałem o ukrainizacji Polski i mam za to bardzo, bardzo wiele pretensji do PiSu. I uważam, że jeżeli ktoś doprowadził do tego, że dziś rządzi Donald Tusk, to doprowadził PiS. Swoją pychą, butą, arogancją, nepotyzmem, złodziejstwem, bo przecież było tego bez liku, mówiliśmy o tym twardo. Dzisiaj wielu nam zarzuca, trzeba było o tym nie mówić, bo przyczyniliście się panowie do tego, że Tusk dziś rządzi. Ja wtedy pytam, my przyczyniliśmy się, zachowując się jak dziennikarze, których powinnością jest pokazywać rzeczywistość, jaką jest, a nawet więcej. Od takiego Tuska ja nie wymagam nic. Dlatego, że to jest dla mnie człowiek, od dawna wiem, że jest zły i zepsuty. I od takiego człowieka nie wymaga, od człowieka złego nie wymagam dobra. On jest po prostu zły. Zły z natury. To zresztą widać po nim. Jego mowa ciała nie kłamie, jego mimika, słowa, gesty, ale też czyny. Wszystko to się łączy i pokazuje, że mamy do czynienia z bezdennym złem. Natomiast od PiSu wymagałem. Dlatego, że kiedyś im ufałem. A ufając, wymagałem. A jeżeli zawodzili, a zawodzili, nie mogłem o tym nie mówić. I teraz takie pretensje do mnie, pan się przyczynił, tak, do tego, pan czy Gadowski, czy ktoś tam, czy inni. Bardzo mi trudno to przyjąć. Nie dlatego, że nie mam odwagi bić się we własne piersi. Zawsze to robię, kiedy czuję w głębi ducha, że popełniam błąd, a popełniam ich wiele. Natomiast myślę sobie, że przede wszystkim temu, że dziś rządzi Tusk, za to odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. Niestety tymi swoimi działaniami, tym nepotyzmem, z którym równać się mogła chyba tylko nepotyzm Platformy Obywatelskiej, tymi dotacyjkami, fundacyjkami, tymi milionami wyciekającymi na prawo i lewo, tym jesteśmy sługami Ukrainy, tym rozbrajaniem Polski, tym padaniem przed Żydami na kolana, tym, co zrobiono w COVID-zie z Polakami. Było tego naprawdę wiele. I niestety PiS na to bardzo mocno zapracował. I co w tej sytuacji robić? Ja myślę, że każdy musi to ocenić w swoim sercu i w swoim sumieniu. Ja przyznaję, że wahałem się długo, czy iść na marsz tak zwanych wolnych Polaków. Wahałem się dość długo, ale bodajże 2 dni po naradzie z bliskimi, przemyśleniu, przemodleniu, uznałem, że pójdę na ten marsz, bardzo mocno podkreślając, że idę nie w obronie PiSu, tylko idę w obronie wolności. Że ja czuję, że w tym, co robiono w trakcie rządów PiS, bardzo mi tę wolność naruszano. Natomiast widzę, że w tej chwili walec dramatycznie przyspieszył i tam przynajmniej próbowano, oczywiście robiono to w sposób często dramatyczny, zwłaszcza w COVID-zie. Natomiast w tym momencie ja widzę, że ten walec dramatycznie przyspieszył i to już idzie tak bardzo wprost. Tam przynajmniej próbowano zachować minimum pozorów. Tu już nie ma żadnych pozorów. Tu już mamy jawną dyktaturę, tak widzę rządy Donalda Tuska, więc uznałem, że pójdę zaprotestować,
w duchu wolności, bardzo jasno mówiąc, nie idę dlatego, że popieram PiS, bo tak nie jest, tylko idę dlatego, że widzę, że za chwilę zostanie odebrana wolność nie tylko Kamińskiemu i Wąsikowi, ale także Sumnińskiemu, Budzyńskiemu i tysiącom ludzi dookoła, a potem wszystkim innym Polakom. I to będzie to, co robiono z nami w czasie PiS, podejrzewam, to była w ogóle, to tak jak mówi trochę Pilecki, Auschwitz, w porównaniu do tego, co ze mną robią na UB, mówił do żony, to była igraszka. Ja mam wrażenie, chociaż Auschwitz nie był igraszką, tak? To była męka. To ja mam wrażenie, oczywiście no, nie jest tak, że PiS to Auschwica, PO to katownia UB, ale trzymając się jakby tych porównań na zasadzie igraszki, że to, co działo się za PiS, te różne kłamstwa i te różne bardzo złe rzeczy, których mówiliśmy z troski i dlatego, że trzeba bronić prawdy, to jest igraszka, to już widzę, że to jest igraszka w porównaniu do tego, co nam robi Platforma Obywatelska, tak zwana Platforma Obywatelska i Donald Tusk. I dlatego, jeśli będą kolejne marsze w duchu wolności, tylko żeby nie nazywać ich marszami PiS, bo jeżeli będą je nazywać marszami PiS, to mnie tam nie będzie. Natomiast jeżeli będą to robiły środowiska, nie wiem, Konfederacji, Rafała Piecha, ale także jeżeli będzie to robiło środowisko Prawa i Sprawiedliwości, ale nie będzie to nazywało w obronie mediów publicznych czy w obronie, nie wiem, kogoś tam, tylko w duchu wolności, ja uważam, że dziś jest taki czas, że oczywiście każdy niech to rozstrzyga we własnym sumieniu, że wolność jest dla mnie najważniejsza, a ta wolność jest nam odbierana w gigantycznie przyspieszonym tempie. I jeszcze raz mówię, nie chodzi o to, że w moim przekonaniu, że człowiek, który inaczej, ja widziałem na tym marszu bardzo wielu ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z PiS-em, którzy byli wyborcami Konfederacji, byli wyborcami Rafała Piecha. Spotykałem tam takich, bo ktoś tam do mnie podchodził właśnie, tak? Ponieważ tam ileś osób nie rozpoznaje. No to trochę ludzi podchodziło. I właśnie podchodzili ludzie, którzy mówili, panie Wojtku, jestem za Rafałem, panie Wojtku, jestem za Krzyśkiem Bosakiem, jestem za Grześkiem Braunem, ale tu jestem, bo odbierają nam wolność. Ja nie jestem za PiS-em, ale jeżeli PiS nie wyciągnie z tego wniosków, tak, to znaczy, jeśli oni będą mówić, na przykład, to był nasz sukces, nas to znaczy PiS-u, bo zebrało się tylu ludzi, albo to był marsz w obronie wolnych mediów, czyli telewizji polskiej, polskiego radia, to stracicie to wszystko i ten sukces, który obserwowaliśmy parę dni temu, on się nie powtórzy. Dlaczego? Dlatego, że ja bym nie bronił telewizji polskiej, choć uważam, że to, co robią z nią dziś platformersi, no to jest takie po prostu łamanie prawa wprost. Natomiast ja jestem w tym uczciwy. Dlaczego? Dlatego, że ja nie mam żadnego interesu bronić telewizji polskiej. Ja byłem w niej bojkotowany, marginalizowany, nie marginalizowany, ja miałem tam po prostu bana. Ja w tej telewizji byłem tak często, jak w telewizji za rządów Donalda Tuska, czyli 0,0. Nie straciłem pracy, nie straciłem stanowiska, nie mam przez to mniej pieniędzy, nie ma mniej widowni, mnie tam po prostu nie było, jakbym w ogóle nie istniał. Więc ja mam absolutnie czyste sumienie, bo niektórzy bronią telewizji, czy nie wiem, bronią tego, walczą, przeciwstawiają się Tuskowi, dlatego że coś stracili, tak? Ja też rozumiem moich kolegów, którzy mają inne zdanie niż ja, naprawdę ich rozumiem, bo ja też się wahałem, to nie było tak, że to bez wahania. Na przykład Witek Gadowski, nie wiem jak to było do końca, ale zdaje się mówił, że no on nie pójdzie, tak? Ja też to rozumiem, ja absolutnie to rozumiem i tu jest pełna wolność, bo naprawdę PiS ma bardzo wiele argumentów, żeby im nie ufać. Natomiast ja koniec końców uznałem, że to wykracza jakby daleko poza PiS, czyli tu chodzi naprawdę o wolność, której za chwilę zostaniemy pozbawieni wszyscy. I to jest bardzo skomplikowana materia, tak? Bo jeżeli ludzie, którzy, nie wiem, za miesiąc, dwa czy trzy, na przykład związani z PiS, powtórzą taki marsz i będą mówić, że to jest pod egidą PiS i będą mówić, że to jest w obronie, nie wiem, wolnych mediów albo coś takiego, to stracicie to, co teraz gdzieś tam tak ładnie się pokazało, czyli jakby gdzie przyszli ludzie, którzy wcale was nie popierają,
tylko są przeciwko dyktaturze Donalda Tuska. I trzeba to bardzo jasno oddzielić i bardzo jasno zrozumieć. Jeżeli będą nazywać ten sukces tego marszu, bo to był sukces. Ja tam byłem i atmosfera była naprawdę dobra. Znaczy, widziałem dużo młodych twarzy, dużo dobrych ludzi. Nie było tam wulgarnych krzyków. Oczywiście było tam o wronie i tym podobne, że Ruda wrona wronie pokona i tak dalej. Natomiast widziałem naprawdę, spotykałem dużo czytelników, którzy nic wspólnego z PiS-em nie mają wspólnego, ale czuli to samo w sercu co ja, że trzeba zaprotestować przeciwko dyktaturze. To jest bardzo indywidualna kwestia. Absolutnie rozumiem tych, którzy, mimo że widzą rodzącą się dyktaturę, jakby w odruchu sprzeciwu do tego, co PiS robił wcześniej, nie poszli na ten marsz, albo może jeszcze nie poszli. I też rozumiem tych, bo byłem jednym z nich, którzy mimo pewnego oporu zdecydowali się pójść, nie dlatego, żeby powiedzieć, nie wiem, popieram PiS albo bronię wolnych mediów, tylko protestuję przeciwko odbieraniu nam wolności, protestuję przeciwko dyktaturze Donalda Tuska. Jeśli podobny marsz zorganizuje Rafał, Konfederacja, albo może zorganizują razem, co byłoby moim marzeniem, też z radością pójdę w pierwszym szeregu. Ja widzę, że Donald Tusk się po dobroci nie zatrzyma. Ma poparcie Niemców, ma poparcie także Amerykanów w postaci Brzezińskiego, którzy grają dziś na Niemców, bo Biden jest jaki jest i widzimy gdzie się, kiedy mówi, że rząd Donalda Tuska świetną robotę robi, tak? Więc widzimy, że tak naprawdę, jeżeli my sami w Polsce pewnych rzeczy sobie nie wywalczymy, no to nikt nam nie pomoże. Być może, to jest moje marzenie, będą wcześniejsze wybory i być może, to jest kolejne marzenie, tacy ludzie jak Rafał Piech i na przykład Grzegorz Braun, może Krzysztof Bosak, nie wiem, pójdą w jednym szeregu. Nie wiem, czy to jest możliwe. Mam nadzieję, że jest. Jestem przekonany, że gdyby powstało takie środowisko, to ono by skumulowało w sobie bardzo duży potencjał. Natomiast no, zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno najbliższy czas będzie bardzo, bardzo, bardzo intensywny. No tak to ujmę. Jesteśmy w bardzo skomplikowanym świecie, w którym bardzo trudno się rozeznać, bo ja pamiętam jako młody chłopak. No byłem młody, tak, bo miałem lat 12, czyli to jest taki już nie dziecko, jeszcze nie dorosły, ale pamiętam, bo myślę, że byłem dojrzały, bo to się działo wokół mnie i pamiętam, jak przeżywali to rodzice i bliscy i chodziłem na mszę księdza Popiełuszki, więc no mocno, mocno mnie to dotknęło, mimo młodości. Mówię o stanie wojennym. I pamiętam, o czym wtedy rozmawialiśmy w 81 roku i parę lat później, kiedy dojrzewałem, w 84, jak zabito nam księdza Popiełuszkę. Rozmawialiśmy o tym, że mimo, że jest bardzo źle, że jesteśmy naród polski, ten prawdziwy, jest umęczony i zabili nam kapłana i zamykają ludzi i w ogóle, to były jakieś punkty odniesienia. No bo był Jan Paweł II, bo był. Mimo, że to nie był ten format, mówię o Glempie, prymasie Glempie w odniesieniu do prymasa Wyszyńskiego, ale powiedzmy, że w porównaniu do tych biskupów, których mamy dziś, to on mi się wydawał bardzo czytelny, bo ci biskupi, których mamy dziś, to w ogóle gdzieś pochowali się w pałacach. Ja jako katolik nie czuję ich wsparcia. Oni gdzieś tam sobie siedzą schowani i w ogóle są kompletnie z boku tego wszystkiego, co jest dla mnie bardzo przykre. Zresztą podobnie było w COVID-zie i już tak jest od paru lat niestety. Co też pokazuje pewien proces bardzo przykry, ale to jest jakby oddzielny temat, chociaż się wiąże z tym, o czym mówimy. Natomiast mieliśmy wtedy punkty odniesienia, bo był autorytet, był Jan Paweł II, było iluś kapłanów, do których się zwracaliśmy. Były także pewne postaci, które na Zachodzie jawiły nam się jako pewne punkty odniesienia. Był Ronald Reagan, który wydawał się taki bardzo przyjazny w stosunku do Polski, taki bardzo twardy. W odniesieniu do tej dyktatury, którą wtedy mieliśmy. Była Margaret Thatcher, byli prawdziwi europejscy przywódcy, których ja pamiętam jako młody chłopak. I to były te punkty odniesienia, które mówiły: nie jesteście sami. Oczywiście wszyscy wiemy, że jest Pan Bóg, ale
też tu na ziemi. Nie jesteście sami, bo jest Jan Paweł, bo jest drugi, bo jest Gregan, bo jest Thatcher, bo Zachód, tak? No nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, jak zgniły jest ten Zachód. Były jakieś miejsca, gdzie mogliśmy się odnieść. Ja dzisiaj takich miejsc w świecie nie widzę. To znaczy, Franciszek jest, jaki jest, widzimy, jaki jest. Amerykański prezydent Biden mówi, co się złego dzieje w Polsce. Donald Tusk, super facet, czego wy chcecie? Niemcy wiadomo, co robią, tak? Wysłali tu swojego przedstawiciela i popierają go we wszystkim. Jak zamknie nas wszystkich, też go będą popierać. Nie wiem, może się zatrzymają, jak zacznie strzelać, a może i nie, bo może powiedzą, że i tego wymaga praworządność. Pozostały Zachód jest pod butem Berlina. Nikt w obronie Polski słowa nie powie. My, jeśli sami sobie tego dziś nie wywalczymy, no to jest pozamiatane. A jak możemy to wywalczyć? No, to jest bardzo skomplikowane. Ja liczę na wcześniejsze wybory. Liczę na to, że do nich dojdzie, że ta śruba, Donald Tusk bardzo przekręca tą śrubę, bo idzie tak po prostu wprost. No nie chcę już używać wulgarnych słów, ale nie pamiętam, żeby którykolwiek z polskich polityków po 1989 roku robił rzeczy porównywalne do tego, co robi Tusk. Próbowali, każdy z nich, wielu robiło złe rzeczy, ale próbowali zachować jakieś pozory. Tusk nie próbuje zachować pozorów. Tusk po prostu mówi, ja realizuję prawo tak, jak je rozumiem. A to, że to nie ma nic wspólnego, to jest po prostu napad na dyliżans, tak? Jedzie dyliżans, bandyta napada na ten dyliżans, obrabowuje innych ludzi i mówi, ja realizuję prawo tak, jak je rozumiem. To jest moje prawo, żeby was napaść, obłupić i cieszcie się, że żyjecie. No to ja rozumiem ten sposób działalność. Ja cały czas polecam państwu, jest na YouTubie, bo sprawdziłem. Fragmenty są takiego idiotycznego skądinąd filmu, ale w świetnej obsadzie z Brosnanem, z Nicholsonem, z Meryl Streep. Marsjanie atakują. I na YouTubie wygooglujcie sobie państwo, jak chcecie, pod tym programie Marsjanie atakują, przylatuje statek marsjański, wychodzą te ufolutki o dziwnych twarzach i znają tylko jedno słowo, przepraszam, jedno zdanie. Przybywamy w pokoju. Wszyscy się cieszą, kreślą znaki pokoju, wylatuje gołąbek biały w powietrze, po czym ci Marsjanie palą najpierw tego gołąbka, a potem palą wszystkich dookoła, ale cały czas krzyczą, przybywamy w pokoju. Peace, peace. No więc trochę jak oglądam ten film, nie polecam samego filmu, bo jest idiotyczny, natomiast ten fragment możecie państwo znaleźć w internecie, trwa bodajże 2 minuty, no to jakbym Donalda Tuska widział. Pokój, miłość, serduszka w klapie i dyktatura w czynach. No tak to wygląda. Więc Piotrze, no nie jest to dla Wojciech Sumliński, dziękuję ci Wojtku. No ja się tutaj zgadzam stuprocentowo. To jest dyktatura. Tylko sami Polacy to wybrali. Sami tego no, chcieli. Niestety. I jak gdyby nie było wyboru tutaj innego. Ale zgadzam się z tym, że to jest dyktatura i że będzie jeszcze gorzej. Jeśli sami tego nie odsuniemy, to będzie po nas. Zgadzam się z tym stuprocentowo. Wojtek, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Jak zwykle miło tego słuchać, co mówisz. Szczególnie, że niestety opinia publiczna nie jest obeznana w tych kwestiach, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. A co ogólnie i gdzie można teraz oglądać Wojciecha Sumlińskiego, bo to jest bardzo ważne. Masz swój kanał na YouTubie, prawda? Mam swój kanał na YouTubie i przygotowuję pewne przedsięwzięcia, o których nie chciałbym jeszcze dziś mówić, ale myślę, że za tydzień będę już mógł powiedzieć. No to będziemy o tym mówić i będziemy odsyłać właśnie do tego miejsca. Dziękuję ci. Wojciech Sumliński, dziennikarz śledczy, był moim państwa gościem w połączeniu internetowym. Jeszcze raz Wojtku dziękuję. Dziękuję wam za to, że jesteście, że wspieracie telewizję TPS TV. Zapraszam do tego bardzo mocno. Wspierajcie również to, co robi Wojtek, bo chociażby na sumliński.pl możecie znaleźć właśnie odnośniki do rzeczy, które robi i nad którymi pracuje wraz z Tomaszem Budzyńskim, więc warto go wspierać, warto wspierać PS TV. Zapraszam serdecznie do tego bardzo mocno. No ciężkie czasy nas czekają, dlatego proszę was o subskrypcję kanałów na portalach społecznościowych, na YouTubie, na banbaj.com i na X, i na Facebooku, wszędzie, gdzie tylko można nas zobaczyć. Zapraszam do tego bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do widzenia.